Witam serdecznie, Rafał z tej strony. Dzień dobry panie i panowie. Wreszcie nadszedł czas, żebym przetestował deskę klozetową gogle DJI i sprawdził, jak one się miewają, jak te gogle, jak się w nich lata i czy warto je mieć. A swoją drogą muszę powiedzieć, że ostatnio bardzo dużo polatałem sobie dronem, bo latałem gdzieś około 5-7 godzin w ciągu ostatnich 2-3 dni. I to była rewelacja. Cały weekend wstałem wcześniej przez 2 dni, bo miałem te gogle pożyczone. I powiem wam, że to jest inna jakość lotów. Naprawdę ciachnąłem tak spektakularne, piękne loty. Tak epickie, jestem tak zadowolony. I muszę powiedzieć, że bez gogli to w ogóle nie ma tego wrażenia. Właśnie to jest pełne zanurzenie i efekt typu IMAX. Także polecam, żeby sobie głównie pożyczyć, bo ja nie wiem, czy trzeba inwestować w te gogle, to trudno mi ocenić, ale żeby spróbować przynajmniej, jak się lata w goglach, albo jak przynajmniej się ogląda, czyli obok operatora, bo to jest też możliwe. Ja jeszcze parę razy je pożyczę pewnie, jeszcze ze 2-3 razy chciałbym je pożyczyć i zrobić kilka takich obiektów spektakularnych, ale to co zrobiłem, to i tak mi się bardzo podobało, bo latałem nad górą zborów w Podlesicach, latałem nad górą apteka, latałem przy górze Kołoczek, latałem nad Pilicą z tatą moim. Tam miałem mniej okazji do gogli, dlatego że właśnie on głównie oglądał to, co się działo pod nami. Fantastyczne wrażenia. Latałem też wokół Okiennika w Skarżycach i też właściwie to miałem wrażenie, że można by przelecieć przez wielkie okno, ale nie mam osłon na śmigłach w Mavicu i odpuściłem sobie. Natomiast rewelacyjnie. Gogle DJI składają się z dwóch części, z gogli właściwych, a także z opaski krój, która kryje ze sobą w sobie wiele cech. Omówmy najpierw opaskę. Opaska na głowę jest regulowana poprzez pokrętło tutaj z tyłu. Można dopasować sobie do rozmiaru głowy. Mamy tutaj też diodę, która nam odpowiada za status, czyli pokazuje status naładowania. Mamy też złącze, które przesyła nam sygnał zasilanie z opaski do gogli właściwych. Mamy wyściółkę i złącze mikro USB do ładowania gogli z ładowarki sieciowej. Bardzo wygodne są, jeżeli chodzi o wyściółkę tutaj wokół samej głowy i dopasowanie też jest całkiem ok. Jeżeli chodzi o połączenie gogli z opaską poprzez wytknięcie i kliknięcie mamy już skompletowany zestaw. Można przechowywać i można transportować razem, można osobno, jak komu jest wygodnie. Są już odpowiednie plecaki do tego celu. Są już odpowiednie akcesoria, które umożliwiają nam przechowywanie. Jeżeli chodzi o gogle właściwe, patrząc od góry, to tutaj mamy właśnie złącze. Następnie w środku mamy szkła z możliwością regulacji. Reguluje się od dołu tym pokrętłem. Tu mamy regulację właśnie rozstawu gałek ocznych, czyli tak zwane IPD. Z lewej strony mamy otwór wentylacyjny i głośnik. A tutaj są porty mikro USB, wejście głośnika i wejście na kartę. Z tej strony mamy włącznik. Touchpad, otwór wentylacyjny i głośnik. Gogle włączamy, podobnie jak wszystkie urządzenia DJI, poprzez jedno wciśnięcie krótkie, drugie długie. Mamy charakterystyczny dźwięk i po chwili gogle zaczynają się uruchamiać. Tuż obok włącznika gogli mamy status, diody statusu. W tej chwili są naładowane na 4 z możliwych 4, czyli w pełni naładowane. Podczas ładowania właśnie z ładowarki sieciowej one też wskazują nam status samego naładowania. Tu w środku jest czujnik założenia, czyli jeżeli zbliżymy głowę czy zbliżymy twarz, to gogle nie wyłączają się automatycznie. Jeżeli ten czujnik wykryje, że nie ma żadnej przeszkody, wtedy wyłącza gogle po okresie, kiedy są nieaktywne. Pod spodem
Pod spodem jest jeszcze jest takie małe gniazdo do łączenia gogli, do linkowania, a następnie mamy klawisz funkcyjny, czyli zatwierdzenie i cofnięcie, klawisz cofnięcie. Jeżeli chodzi o touchpad, mamy kombinację 1-2 palce, przód, tył, góra, dół. To są te gesty, które wykonujemy na touchpadzie. Można też stosować, jeżeli stosujemy z Maviciem, to klawisz 5D odpowiada nam za poszczególne gesty. Całość gogli jest bardzo dobrze wykonana i naprawdę wyglądają solidnie. Tutaj delikatne te gumy i dobrze przylegające, nie wpuszczają światła. A jeżeli chodzi o wagę, to może być taka cecha, którą należy przewidzieć, bo zarówno opaska, jak i same gogle ważą około 500 gram, około 0,5 kg, czyli razem gogle ważą nam około kilograma. Jeżeli chodzi o poruszanie się po menu za pomocą samego touchpadu, mamy jeden palec, przesuwanie menu w bok, zatwierdzenie jedno kliknięcie, przesuwanie się góra-dół w menu, przemieszczanie się po menu i jedno kliknięcie, analogicznie. Poruszanie się po menu dwoma palcami do przodu, unlock, czyli odblokuj ekran, do tyłu, lock, czyli zablokuj ekran. Przesunięcie palcami do góry, dwoma palcami do góry, czyli to jest wejście do danego menu skrótów, na dół wejście. Jeżeli chodzi o ruchy poszczególne ruchy jednym palcem, to możemy analogię znaleźć poprzez klawisz 5D na kontrolerze. Klawisz 5D, który odpowiada dokładnie za ruchy jednym palcem na touchpadzie gogli. Następna kwestia, jeżeli chodzi o Mavica Pro i łączenie z goglami. My mamy tutaj gdzie jest port micro USB i przełączenie Wi-Fi, jest też taki linking button malutki w Mavicu. Tutaj naciskamy sobie oczywiście przy włączonym Mavicu, aż mamy czerwoną diodę, do uzyskania czerwonej diody, a następnie tutaj jest ten linking button w samych goglach. I wchodzimy też do menu, tam jest opcja prostego łączenia, linking menu, wchodzimy i wybieramy proste łączenie. Nakładanie samych gogli. Rozszerzam sobie tutaj tym pokrętłem regulacyjnym. W tej chwili sobie pewnie gogle montuję. I teraz siedzą idealnie. Poruszamy się menu przód, tył. Teraz są zablokowane. W tej chwili mamy odblokowane. Poruszamy się po menu. Tutaj mamy narzędzia, ustawienia, linking settings. I tutaj mamy quick linking albo advanced settings. Wychodzimy sobie z tego. Poruszamy się po touchpadzie jednym palcem góra-dół po menu. Odblokowujemy, zablokowujemy, blokujemy, odblokowujemy. W tej chwili będziemy poruszali się po głównym menu, które mamy tuż po włączeniu gogli. Poruszamy się jednym palcem góra-dół. Najpierw sobie odblokujemy. Jak widać, poruszamy się jednym palcem góra-dół. Żeby wyjść, na dole mamy klawisz back. To jest back. Ustawienia zatwierdzamy jednym palcem i tutaj mamy settings, linking settings, brightness. Wychodzimy znowu klawiszem funkcyjnym. Settings, linking, brightness settings, ustawienie głośności, head tracking, kalibracja i reset ustawień. Stąd można już ruszyć bezpośrednio Maviciem. Tutaj mamy wejście HDMI, ustawienie, odtwarzanie utworów,
i Live View, jeżeli chcemy mieć bezpośredni dostęp do tego, co widzimy. To są ustawienia zarówno zdjęć, jak i obrazu z pozycji. W ustawieniach zdjęć mamy tutaj ratio, mamy tryb robienia zdjęć, czy to jest pojedyncze, czy może panorama. Balans bieli, kolor można ustawić, siatkę, następnie ustawienie wideo, ustawienie samej rozdzielczości z tego poziomu gogli, formatu wideo, balans bieli, tu ustawiamy. Dobrze. Kolejne menu, jakie tutaj mamy, to są inteligentne tryby lotu. Mamy do dyspozycji. Tu widzimy Tap Fly, Active Track, Train Follow, Tripod, Cinematic Mode, Fixed Wing. Teraz po przyciągnięciu dwoma palcami w dół otwiera nam się menu, gdzie mamy możliwość regulacji albo tutaj mamy full screen, czyli wyświetla nam się dokładnie ekran bez żadnych parametrów. Następnie head tracking flight, czyli tutaj sterujemy sobie z gogli już zarówno skrętami Mavica, jak i delikatnymi ruchami gimbalem, czy wychyleniem gimbala góra-dół, a także skrętem w prawo, w lewo. Head tracking to mamy sterowanie gimbalem 30 stopni prawa-lewa, wychylenia gimbala, a także od poziomu 30 stopni do góry i na dół 90 stopni możemy sobie z gogli sterować właśnie tymi ruchami. Tutaj mamy wychylenie gimbala w dół lub do przodu, akurat w tej chwili jeszcze jesteśmy niepołączeni i obok menu funkcja przełączenia portretu lub też krajobraz. Ładowanie teraz trwa gogli z ładowarki sieciowej. Widzimy, że podobnie analogiczna sytuacja jak w bateriach DJI. Pokazuje nam się tutaj proces ładowania, a tutaj mamy dodatkową diodę. Gdybyśmy chcieli odłączyć sobie opaskę od samych gogli. Czy są fajne te gogle? Jasne, że tak. Czy bym je kupił? Nie wiem. Być może. Czy fajnie sobie było je pożyczyć?
Zdecydowanie tak. Czy bym je kupił? Nie wiem. Czy się dobrze lata? Super. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.